Zaznaczone na zdjęciu plastikowe wzmocnienia są wdrukowane na drukarce 3D. Jest to tworzywo PET, przyklejone klejem na gorąco. Znacznie to ułatwia pracę. W momencie, kiedy tym zderzakiem ruszamy, te pęknięcie nam się po prostu nie rozwarstwia. Usunięcie tego wzmocnienia jest dosyć proste. Wystarczy alkohol izopropylowy IPA. Tutaj widzimy wkładkę plastikową, wydrukowaną również na drukarce 3D. Odpowiedni kształt do tego zderzaka. Bez wklejenia tej wkładki, naprężenia, które są na tym elemencie, mogłyby spowodować, że sam klej nie wystarczy. Mogłoby się okazać, że po prostu połączenie puści. Zawsze, jeżeli można, wklejamy wzmocnienia. Klej, który tutaj mieszam, to jest LX Strong 3. Jest to klej metakrylowy. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metali i tworzyw. Jest klejem agresywnym dla powierzchni, więc to połączenie jest strukturalne. Dodatkowymi właściwościami jest to, że ten klej jest twardo elastyczny. Polega to na tym, że w momencie, kiedy występują jakieś siły na elemencie klejonym, klej nie kruszy się, tylko przejmuje te siły, pracuje razem z elementem. W momencie, kiedy uderzamy młotkiem, na przykład w takie połączenie, nic się nie powinno z tym dziać. Nakładamy sporo tego kleju na element. Nie przejmujemy się. Zawsze ten naddatek wyjdzie nam przez te oczka. Kleju będzie tyle, ile powinno być. Możemy docisnąć ten element śmiało. Tak jak mówię, klej i tak będzie miał styczność. Nie zostanie wyciśnięty zupełnie. Tak jak w przypadku wklejania na przykład jakichś blach, trzeba zastosować dystans. Tutaj tego nie musimy robić. Worek foliowy służy po to, żeby wyrównać sobie ten klej, żeby zaciski się nie przykleiły. W momencie, kiedy klej wyschnie, będziemy mogli zeszlifować naddatki, jakieś niedoskonałości, które nam wyjdą w procesie klejenia. Dokładamy świeżą porcję kleju, wyrównujemy, uzupełniamy to, co powinniśmy tam uzupełnić. Tam jeszcze wewnątrz było pęknięcie, zaraz je też posmaruję klejem i to dosyć sporo. Nie przejmujemy się tym, że jest go więcej. Można go później po prostu wyrównać, zeszlifować. Dociskamy przez woreczek, rozprowadzamy wyrównanie ten klej. Widać po sklejeniu, po utwardzeniu się kleju, są jakieś nierówności, wystające kawałki kleju. Tu już jest element po zeszlifowaniu. No, myślę, że wygląda to dobrze. Zderzak z drugiej strony. Przeszlifowana krawędź, jak widać, do kleju, który był wcześniej nałożony. Z tej strony stosujemy klej Hysofix PU550, jest to klej poliuretanowy, który daje się szlifować, malować i również pracuje z elementem. Nie jest to klej kruchy, jest to klej, który wygina się razem z elementem, ale tak jak wspomniałem, daje się też szlifować jak szpachla. Bardzo wygodny klej w użyciu.
to by było na tyle. Kleje można kupić pod linkami dostępnymi w opisie filmu. Można również je znaleźć na Allegro. Zapraszam serdecznie. W razie jakichkolwiek pytań, niektórzy klienci dzwonią i pytają, czy jakiś tam dany element z polipropylenu da się kleić. No nie da się tym kleić, da się robić to innymi produktami. Wszystko zależy, jaki to jest element, jakie jest uszkodzenie. Także przed zakupem, jeżeli nie wiecie dokładnie, co to są za elementy, proszę zadzwonić.